Dzień dobry, kochani. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Dajcie proszę znać, czy jesteście już ze mną na live z książką w lesie. Już tutaj widzę, że się pojawiają pierwsze osoby. Jest mi bardzo miło, że znaleźliście czas o poranku, żeby tutaj ze mną przyjść. Dajcie znać proszę, czy jest dla was ważne to, aby właśnie rano czytać coś dla siebie. Kiedy macie taki czas najlepszy dla was, optymalny w waszej codzienności, w waszym dniu, kiedy spotykacie się sam na sam z książką, która jest tylko dla was, nie związana z pracą, dla waszego rozwoju, kiedy taki czas jest dla was najlepszy. To jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję wam, że już tutaj piszecie. Cieszę się, że wszystko widać super. Ja pozwólcie, że nie będę się odnosić do tych komentarzy, bo tutaj prowadzić live z telefonu, to jeszcze w lesie. Kochani, jeszcze raz witam was w takiej mojej ukochanej czasoprzestrzeni. Posilę się tutaj terminem, który sobie bardzo upodobałam od czasu studiów. Pojawił się na poetyce, właśnie czasoprzestrzeń Michała Bachtina, czyli taki czas i miejsce na styku właśnie dla mnie poranku, ważnych słów, ukochanych książek, takich ważnych przemyśleń, natury, lasu. Teraz jesteśmy w jednym z ukochanych moich miejsc w Bielsku, czyli na lotnisku. Ci, którzy są z Bielska, to pewnie poznają to miejsce. Z tyłu widać piękne góry i mam nadzieję, że to będzie taki super czas, abyśmy wspólnie przeżyli i wysłuchali słów, które sprawią, że nasz dzisiejszy dzień będzie nieco niecodzienny. Nie wiem jeszcze, czy te poranki z książką w lesie wejdą nam w nawyk. Zobaczymy, czy wam się to spodoba, czy nie. Ale niezależnie od tego, czy to będzie jedno spotkanie, czy będzie ich może więcej, chciałabym, aby właśnie wydarzenie z książką w lesie było dedykowane takiemu dyskursowi o codzienności. Zauważyłam, że w moim życiu, jak tak się ostatnio sobie przyglądam i wszystkim moim działaniom, że naprawdę takim słowem kluczowym, który mnie fascynuje, jest codzienność. I myślę, że tutaj nie jestem odosobniona w tym gronie. I to jest w takich różnych kontekstach, to znaczy i w planie dnia, w budowaniu planu dnia, w budowaniu nawyków, ale także w takiej codzienności, którą bierzemy pod lupę w takim aspekcie filozoficznym. I dzisiaj chciałabym, abyśmy się właśnie do takiego wymiaru przenieśli. Nie przedłużając już tego wstępu, zapraszam was do pierwszego tekstu. Na początek będzie szczypta poezji, a później garść prozy. Wisława Szymborska z tomiku Wystarczy, wiersz w uśpieniu. Przyśniło mi się, że czegoś szukałam, gdzieś chyba schowanego albo zgubionego. Pod łóżkiem, pod schodami, pod starym adresem. Grzebałam w szafach, pudłach i szufladach pełnych na próżno rzeczy, nie do rzeczy. Wyciągałam z walizek poodbywane lata i podróże. Wytrząsałam z kieszeni uschnięte listy i nie do mnie liście. Przebiegałam zdyszana przez swoje, nieswoje, niepokoje, pokoje. Grzęzłam w tunelach śniegu i niepamiętaniu. Wikłałam się w kolczastych krzakach i domysłach. Rozgarniałam powietrze i dziecinną trawę. Usiłowałam zdążyć, zanim zapadnie zeszłowieczny zmierzch, klamka i cisza. W końcu przestałam wiedzieć, czego szukam tak długo. Zbudziłam się, spojrzałam na zegarek. Sen trwał niecałe 2,5 minuty. Oto do jakich sztuczek zmuszony jest czas, odkąd zaczął natrafiać na uśpione głowy.
aby nie zawijać tekstu Szymborskiej jakimś takim miałkim komentarzem, bo po to tu jesteśmy, aby od tej właśnie byle jakości uciekać. Podzielę się z wami taką jedną ostatnią moją lekcją o czasie, którą uczę się przeżywać. Mianowicie w takich moich porannych nawykach, poza czasem na czytanie właśnie tekstów literackich dla siebie, mam na liście afirmacje, odczytywanie swoich afirmacji. I jedną z nich jest zdanie: mam czas na wszystko, co jest dla mnie ważne. I powiem wam, że jest to dla mnie bardzo uwalniające. Wprowadza to zdanie taki spokój w moje życie. O ile ja sobie później w ciągu dnia przypomnę w dobrym momencie, takim pędzącym. I pokazuje mi właściwą perspektywę. Nie da się ukryć, że żyjemy coraz szybciej. Ale to jest tylko czas, który dotyka ziemi i tego miejsca, w którym my żyjemy. A gdyby tak popatrzeć na kontekst wieczności i tego, że w zasadzie jakie znaczenie ma, czy będę gdzieś 10 minut szybciej, czy później, pokazuje, na co naprawdę warto poświęcić ten czas, czemu ten czas warto zadedykować. Dlatego właśnie to spotkanie z książką w lesie o poranku, bo poranki często są dla nas takie zagonione. Nie wiem, czy u was też tak jest. Ja się postanowiłam temu zbuntować i to są dla mnie zawsze takie, zawsze, no nie zawsze, buduję to, ale takie najwolniejsze momenty dnia, kiedy właśnie mam czas na rzeczy ważne, ale nie pilne. Takie, które budujemy długo, w których jesteśmy w takim, robimy mikrokroczki w makroprocesie. I kiedy na koniec dnia, być może też macie taki zwyczaj, że zastanawiacie się nad tym, za co jesteście wdzięczni, to daje 100%, że wtedy przypominają się takie wam chwile, które wydają nam się w pierwszym momencie takie bardzo ulotne, takie może nieważne w kontekście pracy, nie wiem, kariery, czy tego, za czym biegamy codziennie, takie właśnie nieśpieszne chwile z dzieckiem, nieśpieszne zjedzenie śniadania i bycie tu i teraz z osobami, z którymi siedzimy przy stole. I to są momenty, których nie będziemy nigdy żałować, gdy będziemy już się zbliżać do starości. To będą te chwile, które zapamiętamy na zawsze. I takie na przykład nieśpieszne czytanie poezji rano daje ogromnie dużo. I myślę, że jesteśmy w stanie wygospodarować na to czas i się tym zarażać od siebie nawzajem, żeby właśnie rano znajdywać czas na takie rzeczy ważne, choć nie pilne. A teraz, kochani, czas na tekst, który kocham miłością równie wielką jak Wiesławę Szymborską. Tekst pewnie was, niektórych zaskoczę. Tekst nie taki czysto literacki, a raczej filozoficzny. Szczeliny istnienia Jolanty Brachczajnej. Już kiedyś o niej wspominałam, ale chyba jeszcze jej nigdy wam nie czytałam. Chciałabym was zabrać do krzątactwa, do fragmentów z rozdziału Krzątactwo, czyli czynność, do której za moment się będziemy wszyscy uciekać, bo takie to nasze życie jest, że to krzątactwo jest po prostu obecne. Podstawą naszego istnienia stanowi codzienność, a że fakt istnienia przeżywamy jako niezwykle ważny, więc ogarnia nas zdumienie, ilekroć uświadamiamy sobie, że upływa ono na drobiazgach. Codzienność stanowiąca tło egzystencjalne zdarzeń niezwykłych, których oczekujemy, często nadaremnie, może więc decydować o wszystkim. Ma wymiar drobny, częstotliwość dużą, jest niezauważalna. Ten odgłos samolotu, to jest właśnie taka wartość dodana lotniska. Rozgrzebana pościel rano, trzeba sprzątnąć, zlikwidować, każdego dnia od nowa porządkować, usuwać. Właściwie proste,
zgarnąć, otworzyć tapczan, wrzucić do środka. Tyle, że jest to bardzo stary grat, który dwa razy dziennie otwierały i zamykały już trzy pokolenia rodziny. Jest ciężki. Sprężyny już od dawna nie działają, więc trzeba dźwigać, podpierać kolanem, łapać zsuwającą się z tapczanu pościel i w tak niewygodnym położeniu wpychać ją do skrzyni. Niby można by naprawić, ale nie warto. Lepiej to rozpadające się pudło wyrzucić. Wynieść na śmietnik taki ciężki tapczan? Śmieciarze z pewnością tego nie wywiozą, zostanie na podwórzu i wyrzucić to znaczy kupić nowe. Trzeba by wykazać wiele przedsiębiorczości, stracić masę energii, więc może jednak lepiej męczyć się ze starym? Oczywiście są sposoby. Szyje się wielką poduchę z długim suwakiem, jeśli ktoś umie szyć lub potrafi znaleźć i namówić krawcową, żeby zechciała to zrobić. Codziennie rano wpycha się pościel do tej wielkiej powłoki, a wieczorem wysypuje się z niej. Jeśli materiał jest ładny, to nawet zdobi pokój. Bardzo dowcipne. Jeśli ktoś umie to zrobić, jednak do tej poduchy również trzeba codziennie pościel wpychać. Rano wkładać, wieczorem wyjmować. Ostatecznie można zostawić nieposłane łóżko, ale jeśli ktoś przyjdzie, ale nie to jest najważniejsze, nawet wtedy, gdy okno widać wytrzepaną i wietrzącą się w słońcu pościel na sąsiednich balkonach, najgorszy w dzień jest samo rozgrzebane łóżko, takie chore. Nie wystarczy odwracanie głowy, bo cały czas tkwi w świadomości, a także raz po raz zauważa się je kątem oka. Rozgrzebana pościel dręczy sumienie, narzuca nam swoje rozmamłanie i bierność, odbiera energię, trzeba ustąpić, trzeba porządkować, usuwać. Ciekawa jestem, czy już wszyscy macie pościelone łóżka i czy macie podobne odczucia a propos właśnie tej czynności jak Brachczajna, która dzieli się z nami w krzątactwie. Kiedy ja po raz pierwszy usłyszałam ten tekst na przedmiocie Semiotyka tekstów kultury, to po prostu się zakochałam bez pamięci. Kocham całą tę książkę, ale ten rozdział jest po prostu dla mnie naprawdę niesamowicie ważny, bo właśnie dotyka takich czynności, których znaczenia nie zauważamy. To znaczy, jeżeli nie pościelimy łóżka, to oczywiście jest to zauważalne. Jeśli nie przygotujemy obiadu, jest to zauważalne. Ale jeśli to wszystko robimy, to po prostu my tego nie widzimy. I wydaje nam się, że my niczego tego dnia nie dokonaliśmy, bo nie zrobiliśmy jakichś ogromnych kamieni milowych, a ta codzienność właśnie składa się z takich prozaicznych rzeczy i po prostu kocham za to tę książkę do tego stopnia, że podzieliłam się z kilkoma fragmentami z moimi uczniami na Fit Polskim. Jeżeli mamy tutaj rodziców, którzy nie wiedzą może czym jest Fit Polski, do kurs dla dzieci, do którego jeszcze można dołączyć, to ja teraz tutaj poproszę mojego męża, żeby wkleił link i po prostu można sobie tam zobaczyć i poczytać o tym, co to są za spotkania, na których właśnie czytamy między innymi takie teksty. A teraz to będzie sprawdzić dla mojego męża, czy po prostu jest na żywo i czy ogląda, bo tak mi obiecał, że tak będzie i zobaczymy, czy tak jest. Tutaj coś mi się podziało, ale chyba już jest okej. Dobrze. Zatem, kochani... O, jest okej. Co ja zrobię? Dlaczego tutaj w ogóle wspominam o Fit Polskim? Dlatego, że przypuszczam, że tutaj będzie też spore grono polonistów u nas. Mianowicie, dlatego, że są to teksty, które wyzwalają niesamowitą kreatywność w dzieciakach, naprawdę. W grupie dla dzieci klasy 7-8, kiedy przeczytałam ten tekst, jedna dziewczyna od razu na zajęciach, bez mojej prośby, napisała wiersz o obieraniu ziemniaków, ponieważ wyświetliłam właśnie takie zdjęcie z tej czynności właśnie, kiedy mamy brudne, czarne ręce, kiedy nam brud, ta ziemia wchodzi pod paznokcie, takie wiecie, zupełnie nie instagramowe, zwykłe, codzienne, żeby się właśnie zastanowili nad tym, co dokładnie my wtedy czujemy, tak zmysłowo, że takie grudki ziemi, że po prostu się denerwujemy, że nam spada nóż, że te obierki nam spadają i tak dalej. I do jakich przemyśleń, takich egzystencjalnych, może nakłonić nas ta czynność. Powiem wam, że
To było niesamowite. A dwa dni później kolejna osoba, kolejna uczennica przysłała mi z kolei takie swoje rozważania filozoficzne na temat właśnie obierania ziemniaków. I napisała je dziewczynka w wieku lat 11-12, o ile się nie mylę. Tak. I powiem wam, że gdyby ten tekst został włożony do szczelin istnienia, myślę, że Brachsteina nie miałaby tutaj wiele przeciwko temu. Naprawdę niesamowicie dobrze skrojony. I po prostu napisany tak ad hoc, nie na moją prośbę, tylko z impulsu, że właśnie takie doświadczenie im się spodobało. Bo dotyka nas, każdego z nas. I właśnie na tej zasadzie chciałabym, żeby ten mój polski był budowany na takiej doświadczaniu codzienności i tego, żeby teksty literackie, które czytamy, żeby właśnie były osadzone bardzo w tym, co na co dzień przeżywamy, co jest dla nas bliskie. A teraz po tej przerwie krótkiej chciałabym, żebyście jeszcze wysłuchali ze mną kolejnego fragmentu. Nawet wówczas, gdy jesteśmy sami sprawcami zdarzeń potocznych, zdają się one za mało znaczyć, by warto było je analizować. Są swojskie i dlatego zbyt oczywiste, abyśmy chcieli o nich myśleć, jak znieruchomiałe zwierzę, które w ten sposób odwraca od siebie uwagę ofiary. Tak też zdarzenia codzienne, powtarzając się, rytualizując i przyzwyczajając nas do siebie, sprawiają wrażenie pustych, martwych, pozbawionych głębszego znaczenia i tak zamaskowane prześlizgują się niezauważone przez nas. Nie można jednak wykluczyć, że zwodzą nas pozory, gdy ośmielamy się odmawiać znaczenia drobiazgom istnienia. I będziemy musieli żałować zdarzeń przeoczonych. A warto też w porę pomyśleć o zagrożeniu, jakie przez nieuwagę sami na siebie sprowadzamy. Skoro nasze istnienie przebiega głównie w doświadczeniu potocznym, pośród czynności zwykłych, to odmawiając im znaczenia, unieważniamy się sami. A przecież tego nie chcemy. Zatem trzeba bez uprzedzeń, ale i bez przedwczesnych nadziei, chłodno rozpatrzyć się w codzienności. Zasypianie, sen, przebudzenie. Zasypianie, sen, znowu przebudzenie i znów zasypianie. Wydaje się, że tak jest po prostu, że czynność zasypiania i budzenia się to zdarzenie nieme. Nie sposób dopatrzyć się w nich żadnego utajonego sensu, bo nie ma go tutaj. Są tylko czyste fakty, nieobciążone znaczeniem. Naga dynamika naszej biologii. Wstajemy, myjemy się, jemy śniadanie, pracujemy, robimy zakupy, przygotowujemy jedzenie, jemy, zmywamy, pracujemy, trwamy, przygotowujemy jedzenie, jemy, sprzątamy, myjemy się, zasypiamy, śpimy, budzimy się. Rozgrzebana pościel rano, nieświeża, trzeba sprzątać, usuwać, każdego dnia od nowa porządkować. Czy wszystkie te czynności są jednowymiarowe? Rozsądek zdecydowanie powstrzymuje nas przed szukaniem w nich sensu. Sądzimy nawet, że tego rodzaju dociekania są śmiesznym nieporozumieniem. Wiemy przecież, że nie każda czynność jest znakiem i nie każde zdarzenie rozświetla wartości. Przyjmujemy, że oprócz rzadkich zdarzeń niezwykłych, które domagają się uwagi, istnieć też musi tło egzystencjalne, szara codzienność, o której lepiej nie myśleć, nie ma o czym. Zgarnąć, otworzyć tapczan, wrócić do środka. Zastawiona na nas pułapka polega na tym, że nasze istnienie zostaje przez codzienność wchłonięte, a więc jakby sprowadzone do niej, utożsamione z nią, zatem powinnibyśmy nawet odczuwać wdzięczność. Oto istniejemy, dzięki codzienności, lecz ona także niszczy. I już ostatni fragment. Zdarzenia niezwykłe przejawiają się w zupełnie inny sposób niż potoczne. Ostentacyjnie dominują, odmieniają istnienie, przyciągają uwagę, porywają nas, terroryzują. Natomiast zdarzenia codzienne są ostentacyjnie niezauważalne. Przepływają od istnienia do nieistnienia, w które zapadają, a swą krótką obecnością nie budzą uwagi. Codzienność jest bowiem rzeczywistością podwójnie umykającą. Przetacza się ku nieistnieniu i przejawia w niezauważalności. Jest przezroczysta. Nie zostawia śladów. Nieliczne, jakie nam się udaje wypatrzeć, po chwili zaciera. Trzyma nas w przeświadczeniu, że nie tylko nie można jej uchwycić, ale również nie warto.
Niezauważalność jest formą jej obecności. Ona tak właśnie istnieje i tak jest przez nas postrzegana jako niezauważalna. Gdy zastanawiamy się nad tym, wszystko zaczyna wydawać się jakieś podejrzane. Codzienność tak niewątpliwa, gdy doświadczamy jej w żmudnej, klejącej się, oplatującej nas krzątaninie, zarazem przymyka, jakby jej nie było lub jakby jej obecność miała nie mieć znaczenia. Sugestia nieważności, którą sączą w nas wszystkie drobne, codzienne sprawy, musi jednak w końcu wzbudzić wątpliwości. Nie ma powodu bezkrytycznie ufać temu, co objawia się poprzez pokątne skrywanie, co nieustannie odwraca od siebie uwagę. Bo choć codzienność nas nie opuszcza, to jednak tylko w rzadkich chwilach koncentracji udaje się nam dostąpić jej objawienia w niezauważalności. Tym fragmentem, kochani, chciałabym ten poranek z książką dzisiaj zakończyć. Namawiam Was do tego, zachęcam, abyście myśleli o tych słowach i Szymborskie, i Brachczajny dzisiaj tak często, jak to jest tylko możliwe, po to właśnie, aby tę niezauważalną codzienność zauważać i w ten sposób trenować uważność. Uważność na te chwile, które przemijają bezpowrotnie, wydają się nam nieważne, a okazuje się, że one nas tworzą, bo no z czegóż to się nasze życie nie składa, jeśli nie z codzienności, z tej prozy, w której pozornie nic się nie dzieje, a tak naprawdę dzieje się wszystko, bo się dzieje życie. I na tym to właśnie polega, abyśmy tak po prostu byli. I tego Wam życzę, tego życzę sobie, bo wciąż się tego uczę. Te live'y organizuję tutaj właśnie z książką w lesie, także po to, abym sama o tym pamiętała w ciągu dnia i nie dała się pochłonąć takim rzeczom wielkim, które często są mniej ważne od tych codziennych. Życzę Wam, kochani, cudownego dnia. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że o poranku byliście tutaj ze mną. Dajcie znać proszę w komentarzu, czy to było spotkanie dla Was w jakiś sposób wartościowe, czy coś ważnego z tych słów wyciągnęliście, czy może zostaliście zachęceni do tego, aby sięgnąć samemu po te teksty, może pokazać je uczniom. I co? I dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich spotkań. Jeśli tak, to mam już konkretne plany co do tego, no a jeśli nie, to po prostu sobie będę czytała sama, bo to jest nawyk, który chciałabym po prostu wdrażać. Także jeszcze raz Wam wszystkiego dobrego życzę, mam nadzieję, że teraz wszystko się uda zapisać i do zobaczenia kiedyś, a dzisiaj życzę Wam samych uważnych, pięknych chwil.